Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziś García Pérez mówi o bronieniu honoru socjalistów i demokratów po zatrzymaniu wpływowej członkini SND. Przez lata brutalnie to właśnie SND deptało honor i godność Polski, nie zważając na fakty i okoliczności. Zatem dziś wiele osób w Polsce pyta, czy te nieuzasadnione ataki na Polskę były sponsorowane? Skandal korupcyjny w Parlamencie Europejskim ujawnia hipokryzję i podwójne standardy, których nie można tolerować. Ujawnia podwójne standardy, pani komisarz, również w Komisji i również Komisja Europejska musi się z tym problemem wreszcie zmierzyć. Konieczne jest zatem powołanie komisji składającej się z przedstawicieli państw członkowskich, która sprawdzi, jak instytucje unijne funkcjonują. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki lobbingu i korupcji na wysokich szczeblach, nie tylko ze strony Kataru, ale również Rosji. W takich przypadkach jak realizacja gazociągu Nord Stream, polityki klimatycznej, konieczne jest zwiększenie kontroli państw członkowskich nad instytucjami unijnymi. Dziękuję bardzo.